F-111 Advark, najbardziej przerażający strategiczny zabójca nuklearny. Tym razem na ATECH postanowiliśmy cofnąć się w czasie do lat 60. ubiegłego wieku. W tym czasie przemysł lotniczy znajdował się w stanie przewrotu. General Dynamics stał za niezwykłym projektem, o którym opowiemy w dalszej części tego filmu. Firma, która projektuje i produkuje samoloty wojskowe, opracowała pierwszy na świecie bombowiec o zmiennej geometrii. Jest nim F-111 Advark. Ta potężna i wyjątkowo niezawodna broń spotkała się z bezlitosnym losem. Od momentu powstania do pierwszych kroków F-111 Advark charakteryzował się innowacyjnością. Projekt napotkał jednak liczne problemy rozwojowe. Nie umniejszyło to jednak w żaden sposób wyjątkowych cech samolotu. Ta legenda sprzętu wojskowego wysuwa na pierwszy plan nowe technologie. Był to również naziemny samolot szturmowy, który odniósł wiele zwycięstw. Znalazł miejsce w wielu krajach i przyniósł chwałę ich armiom. Kilka lat później F-111 Advark przeszedł na zasłużoną emeryturę i nadal inspiruje największych profesjonalistów współczesnego lotnictwa. Dlaczego F-111 Advark jest taką legendą lotnictwa? Dowiedzmy się tego razem w najnowszym odcinku na kanale ATECH. Usiądźcie wygodnie i zapraszamy do oglądania i szerzenia swojej wiedzy. Zaczynajmy! Pomimo swojej reputacji legendarnego zabójcy nuklearnego, F-111 Advark spotkał bezlitosny los. Pod koniec lat 50. siły powietrzne Stanów Zjednoczonych chciały zastąpić swoje myśliwce bombowce będące wówczas na służbie. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziano, ale F-105 Thundership miał przed sobą swoje ostatnie godziny. Wstępne specyfikacje wymagały nowego samolotu zdolnego do przewagi powietrznej, ataku konwencjonalnego, ataku nuklearnego oraz rozpoznania. W szczególności specyfikacje przewidywały prędkość 2,5 Macha na dużej wysokości i 1,2 Macha na niskiej wysokości. Ma również zasięg ponad 1200 km i ładowność ponad 7 ton. Podobnie marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest w trakcie wymiany F-4 Phantom. Samolot ma być wyposażony w zmienne skrzydła i silniki turbowentylatorowe. Ostatecznie wiele zalet tych samolotów zostało połączonych w jedną całość. To znacznie obniżyło koszty produkcji. W rezultacie powstał program Tactical Fighter Experimental, bardziej znany jako TFX. Jednak wymagania USAF i US Navy nie były łatwe do spełnienia. TFX musiał być wyposażony w skrzydło o zmiennej geometrii. We wrześniu 1961 roku opublikowano nowy arkusz programu. Otrzymano 9 propozycji. W tym samym czasie oznaczenie F-111 stało się oficjalne. Jedynie Boeing i General Dynamics zostały poproszone o przeformułowanie swoich propozycji. Początkowo wydawało się, że Boeing jest na dobrej drodze do wygrania kontraktu, jednak General Dynamics otrzymał projekt uważany za znacznie bardziej opłacalny. W rezultacie zbudowano 23 maszyny rozwojowe, 18 F-111A dla USAF i 5 F-111B dla marynarki wojennej. Obie wersje różniły się awioniką oraz uzbrojeniem. Wyznaczono również podwykonawców. Głównym podwykonawcą była firma Grumman, która wniosła swoje doświadczenie w zakresie samolotów pokładowych. Pomimo wielu nadziei pokładanych w tym projekcie, pierwsze kroki F-111 Advark nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. F-111A wykonał swój dziewiczy lot 21 grudnia 1964 roku. F-111B wykonał swój pierwszy lot 18 maja 1965. Koszty rozwoju były już 1,5 razy wyższe niż przewidywano. W związku z tym sekretarz stanu do spraw obrony zdecydował się zmniejszyć o połowę liczby zamówionych samolotów. Wkrótce F-111A zaczęły trapić problemy z wagą i niezawodnością. Zawiodła elektronika i dwa silniki TF-30. Problemy te zostały częściowo rozwiązane poprzez zainstalowanie zmodyfikowanej wersji silnika. Dostawy do sił powietrznych USA rozpoczęły się w lipcu 1967 roku. F-111B był uważany za zbyt ciężki. Przy starcie jego masy z uzbrojeniem szacowano na 35 ton. Limit masy został ustalony na 25 ton. Rozpoczęto program redukcji masy, ale zakończył się on niepowodzeniem. Projekt F-111B został ostatecznie porzucony przez US Navy w lipcu 1968 roku. W rzeczywistości projekt był nękany problemami rozwojowymi. Po niepowodzeniu 111B F-111A nadal ponosił jedną hańbę za drugą. Jednak niezawodność mechanizmu sterowania skrzydłami nigdy nie była wątpliwa. To silniki TF-30 stanowią prawdziwy problem, podobnie jak elektronika samolotu i ruchome pylony skrzydeł, które uznano za zbyt delikatne. Skrzydła mogą być ustawione pod kątem od 16 do 72,5 stopnia. Wloty powietrza znajdują się pod tymi samymi skrzydłami. Co więcej, konfiguracja side-by-side samolotu spowodowała szereg problemów z zasilaniem silników. Prawdą jest, że nietypowy kształt kadłuba powoduje turbulencje w przepływie powietrza, które dławią silniki.
Pomimo tych licznych komplikacji F-111A został wysłany do walki w Wietnamie w 1968 roku. Po utracie kilku samolotów wszystkie F-111 zostały uziemione między grudniem 1969 a lipcem 1970 roku. Zidentyfikowano i poprawiono kilka problemów. Pierwszy z nich dotyczył kontroli ruchu lotek. Pozostałe dotyczyły słabości strukturalnych, zwłaszcza skrzydeł. F-111A Dwark ma niezwykłe możliwości. Samolot ten jest często uważany za przykład sprzętu wojskowego. Te dwa silniki nadają F-111A Dwark prędkość 2,5 Macha. Odpowiada to około 2655 km na godzinę. Jego wysokość lotu wynosi 18 tysięcy metrów, a promień rażenia 2140 km. Jego udźwig bojowy wynosi 15 ton różnego rodzaju amunicji. Co więcej, nos samolotu może być wyposażony w broń jądrową. Dlatego też F-111 jest określany jako wysoce strategiczny zabójca nuklearny. Doskonale radzi sobie z bronią jądrową z precyzją godną największych myśliwców. Ogólnie rzecz biorąc, jego sukces w dużej mierze wynika z tego atutu, który jest uważany za znaczący w walce. Jest nawet uważany za jeden z najszybszych samolotów na świecie. Prawdziwa maszyna wojenna, która wywarła niezatarte wrażenie. Jak na swoje czasy F-111A Dwark stanowił prawdziwy postęp technologiczny. W rzeczywistości samolot ten był pełen innowacji. Miał dwumiejscowy kokpit katapultowy, w którym znajdowały się czujniki, a także wysoce innowacyjne instrumenty. Dwa główne z nich to pokładowy system nawigacji i radar APQ-110 z celownikiem optycznym. Ten ostatni daje F-111 niesamowite możliwości śledzenia terenu. W rezultacie samolot ten może atakować wroga nawet w ciemności. Z kolei 98% lotów bombowców odbywa się na niskiej wysokości bez trybu śledzenia terenu. Trzeba przyznać, że F-111A Dwark został zaprojektowany jako wielozadaniowy samolot myśliwski, jednak bardzo szybko stał się samolotem do ataków naziemnych dalekiego zasięgu. Broń powietrze-ziemia była powszechnie preferowana. Tak czy inaczej, wszystkie taktyczne wersje bojowe mogą przenosić 20 mm działko M-61 Vulcan w ładowni wraz z bardzo dużym zbiornikiem amunicji. W praktyce to działo było bardzo rzadko instalowane, nigdy nawet nie zostało użyte w walce. F-111 może również przynosić wszelkiego rodzaju bomby. Jak już pewnie zdążyłeś się zorientować, wszystkie modele F-111 zostały przystosowane do przenoszenia broni nuklearnej. Wreszcie, jeśli chodzi o pociski rakietowe, samoloty te mogą przenosić ich maksymalnie 6. Jednak w większości przenoszą tylko 2 pociski. To imponujące uzbrojenie jest niewątpliwie odpowiedzialne za wiele zwycięstw F-111A Dwark. W ślad za sukcesem F-111 nadal ewoluował z rosnącą liczbą wariantów. Był nawet eksportowany do wielu krajów. Pod koniec 1963 roku Australia zamówiła nie mniej niż 24 egzemplarze F-111C. Była to hybryda pomiędzy F-111A i F-111B. Pierwszy samolot tego typu został dostarczony pod koniec 1968 roku. Po odkryciu problemów z amerykańską flotą wszystkie australijskie samoloty zostały szybko wykluczone z lotów. Dopiero w 1973 roku samolot został ponownie uznany za operacyjny. Wielka Brytania zamówiła 46 F-111K i 4 TF-111K do celów szkoleniowych. Miało to miejsce w lutym 1967 roku. Zamówienie to zostało jednak szybko anulowane, ponieważ było zbyt drogie. Niektóre egzemplarze zostały również udostępnione muzeom, aby utrzymać panowanie F-111A Dwark. F-111A Dwark brał również udział w wielu konfliktach. Aby potwierdzić swoją dominację, Stany Zjednoczone pośpiesznie promowały ten samolot. Pomimo pewnych trudności F-111 wziął udział w wojnie w Wietnamie, na locie na Libię w nocy z 14 na 15 kwietnia 1986 roku oraz w wojnie w Zatoce Perskiej w latach 1990-1991. Wreszcie w 1998 roku, po 54 latach lojalnej służby, F-111A Dwark przeszedł na zasłużoną emeryturę. Szybko został zastąpiony przez F-15E Strike Eagle. Królewskie Australijskie Siły Powietrzne, bardziej znane jako RAF, kontynuowały eksport F-111A Dwark do 2010 roku. W rzeczywistości samolot zakończył swoją służbę podczas pamiętnego pożegnalnego tournée. Wykonał nawet swój słynny zrzut i spalenie. Polega to na zrzuceniu paliwa w tym samym czasie, co użycie dopalacza. Rezultatem jest imponująca smuga ognia. Niemniej jednak konstrukcja skrzydła o zmiennej geometrii zyskała uznanie na całym świecie. Inne amerykańskie samoloty nie zostały w nią wyposażone. Wiele podobnych samolotów zostało wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Jednak żadnemu z nich nie udało się powtórzyć sukcesu F-111A Dwark. A Dwark miał znaczący wpływ na rozwój przemysłu lotniczego na całym świecie we wszystkich krajach. F-111A Dwark to samolot o bezlitosnym przeznaczeniu. Od momentu powstania do pierwszych kroków projekt ten napotkał wiele trudności, w tym problemy rozwojowe. W rzeczywistości F-111 ma niezwykłe możliwości, co czyni go legendą sprzętu wojskowego. Był także sceną wielu innowacji jak na swoje czasy. Co więcej, F-111A Dwark jest również wyjątkowo potężnym samolotem ataku naziemnego.
Dzięki tej prawdziwej mocy odniósł szereg zwycięstw, był eksportowany do wielu krajów i brał udział w wielu konfliktach. Pomimo przejścia na zasłużoną emeryturę nadal pozostawia ślad w umysłach swoich najbardziej zagorzałych wielbicieli. Czy duch F-111 Advarg jest rzeczywiście obecny w świecie współczesnego lotnictwa? Daj znać w komentarzu.